Cześć, z tej strony Łukasz, szafa z grami i postanowiłem, że ostatnio było dość nudno, więc czas podpaść amigowcom i postanowiłem zrobić swój osobisty ranking Doomów na Amigę. Jeśli zastanawiacie się nad tym, czy ten ranking pomoże Wam w odpowiedzi na to, które gry FPS-owe na Amidze warto zagrać, odpowiem Wam od razu. W żadną z tych gier dzisiaj nie warto niestety grać dla przyjemności, chyba że chcemy poznać bardzo ważną, bogatą historię game devu amigowego, ponieważ większość historii, które stoją za tymi grami, są bardzo ciekawe. Z tego względu warto je poznać. Jednak nie uważam, żeby dzisiaj warto było w te gry grać. Więc to nie jest lista najlepszych graficznie gier na Amigę, jeżeli chodzi o FPS-y. To jest lista gier, które najprzyjemniej się gra z tych czterech gier. Ale jest to taka lista, wiecie, gdybym miał w jakiś sposób stopniować, co jest przyjemniejsze, szuranie gołym tyłkiem po papierze ściernym czy po szkle. Także sorry za to, ale myślę, że czas zacząć. Powiem Wam, że o ile na screenach z pewnością Citadela prezentuje się ładniej, to na pierwszym miejscu od końca jest Cytadela, która, nie ukrywam, jak na Amigę, wiem, jest pięknie zrobiona, wiem, ma fantastyczne intro, bagiel, sio. Ale chłopcy bardzo mocno przegięli z poziomem trudności. Ta gra to jest jeden wielki chaos, nie wiadomo, kto do ciebie strzela, nie wiadomo, skąd do ciebie strzela. Trzeba szukać broni przez pierwsze pół etapu, uciekać przed wrogami, co jest totalnym kosmosem, traci się energię, uderzając w ścianę. To są rzeczy, które nie są przyjemne, a granie w grę, okej. Ja wiem, że na pudełku napisane jest granie dla ciebie i chyba twórcy sobie za bardzo to wzięli do serca, ale ta gra naprawdę dzisiaj nie jest dla nikogo. Jest super trudna, jest nieprzyjemna do grania, więc pomimo ładnej grafiki jak na Amigę i jak najmożliwości, przykro mi, ale granie w Cytadele, no chyba że na kodach, totalnie odradzam. Doszły mnie słuchy, że twórcy przygotowują remaster albo remake, zapowiadają poprawienie grafiki czy animacji. Moja rada dla nich, poprawcie gameplay. Nie wiem, zmniejszcie ilość wrogów, zwiększcie ilość i dostępność amunicji, broń na planszy, bo szczerze mówiąc, granie w to dzisiaj jest totalną katorgą. Nauczeniem, doświadczeniem. Nauczeniem, doświadczeniem zbieramy. Jak teraz zginę, to już jest... Jak teraz zginę, to umieram i koniec. Odpalamy drugą część. Kolejnym miejscem, czyli będzie to trzecie i czwarte miejsce od końca, ponieważ połączymy to w jedno, Project Battlefield i Project Intercalaris od Sebastiana Zińskiego, jego brata, od spółki TSA. O ile Project Battlefield totalnie dzisiaj jest niegrywalne z wielu powodów, to dwójka, czyli Project Intercalaris, wydaje się być grą bardzo ciekawą, jednak jest ona tam maksa skomplikowana jak na dzisiejsze standardy FPS-owe. Jest tam dużo podnoszenia przedmiotów, używania przedmiotów, nie do końca wiadomo, co z tym robić, nie wiadomo, gdzie tego używać. Poruszanie się jest takie, wiecie, poruszanie jest skokowe, grafika. Oczywiście, jak zawsze, bardzo podziwiam stworzenie silnika 3D na Amigę, jednak ta grafika nie jest najlepsza. Dostaje się pewnego oczopląsu, grając w obie gry od TSA. Także, jednak chaos jest dużo mniejszy, można w to grać, mniej więcej wiadomo, czemu giniemy i kto do nas strzelał, kto nas zabił, więc przyjemność grania w to jest wyższa niż w Cytadele. Jednak ciągle, jeżeli miałbym przedstawić jedną grę FPS-ową na Amigę, którą miałbym komuś pokazać, żeby się męczył, to ciągle nie byłby to ani Project Battlefield, ani Project Intercalaris. Ale... A co jeśli nie miałbym granata, to co wtedy? Skąd żeś się wziął tu, człowieku? On sobie psu biega między kamieniami. No, fuck me. I on sobie biega między kamieniami, a ja nie mogę? No dobra. I teraz dochodzimy do dwóch czarnych koni tego wyścigu, ponieważ totalnie nie spodziewałem się, że gra Ubek, która jest brzydka jak noc. Człowiek dostaje po prostu padaczki grając w tą grę.
ale gameplayowo jest ona przemyślana naprawdę całkiem nieźle. Jest sporo pułapek, które czyhają na gracza, a jednak one są widoczne, wiadomo więcej, co nas zabija. Wrogowie nie pojawiają się znikąd. Sterowanie jest bardzo przyjemne, zwłaszcza dzisiaj na emulatorze, gdzie na wsadzie możemy sterować postacią, a myszką po prostu celujemy i strzelamy. Wiadomo, w wersji oryginalnej, bo także chodzimy joystickiem, a strzelamy myszką. Jest to super przyjemne. Gra jest bardzo intuicyjna, pomijając pewne momenty typu wejście do kanału, gdzie nie wiadomo w ogóle, gdzie ten kanał jest, żeby przejść do kolejnego etapu. To jest trochę kiepskie. Jednak po przejściu pierwszego etapu i zaznajomieniu się z mechaniką, powiedziałbym, że granie w WB-ka naprawdę nie jest totalnym piekłem. Da się w to zagrać, ale grafika robi swoje i tak po 30 minutach patrzenia się w ten ekran wielki, gigantyczny pikseli, totalnie, znowu, doceniam to, że wszystko jest teksturowane, super bajka, ekstra. Ale w pewnym momencie zaczyna totalnie boleć głowa. I dochodzimy teraz do pierwszego miejsca, które jest dla mnie totalnym zaskoczeniem, ponieważ ta gra w tamtych czasach moim zdaniem była na maksa brzydka. Grafika była taka, no to nie była grafika przystająca do FPS-ów. Tam nie było żadnych tekstur, wszystko było bardzo umowne. Przeciwnicy byli tacy trochę karykaturalni, ale ta gra dzisiaj zestarzała się najlepiej. Fuck. I to jest za żelazną bramą, którą także możecie dorwać w wersji angielskiej Behind the Iron Gate. Behind the Iron Gate. I okej. Graficznie ta gra dzisiaj broni się świetnie. Jest przejrzysta, jest czysta, animacja jest płynna. Doskonale wiemy, kto do nas strzela. Doskonale wiemy, co mamy w tej grze robić. Jest sporo też emocji w momentach, kiedy trafiamy na przykład na bombę, którą uzbrajamy i trzeba wtedy uciec do wyjścia. Jedyną rzeczą, do której mi się przyczepił, to są klucze, którymi można czasem otworzyć niewłaściwe drzwi i wtedy jesteśmy w dupie. Ale to jest pikuś w porównaniu do problemów, z którymi się musimy stykać przy innych grach. Także jeżeli miałbym komuś pokazać jedną i estetycznie, ta gra się zestarzała fantastycznie. Naprawdę, chłopcy, uważam, że znaleźli ten złoty środek pomiędzy płynnością a jakością grafiki. Ta gra dzisiaj wygląda naprawdę super. Gra się w nią mega przyjemnie, nie ma żadnego czopląsu. Też można powiedzieć, że wydaje mi się, że ta gra jest tym, czym trochę chciał być Project Intercalaris, czyli taką mieszanką gry przygodowej i strzelanki, jednak za żelazną bramą to wyszło zdecydowanie lepiej. Interfejs jest przejrzysty, jest czytelny. Zagadki są, nie są skomplikowane, ale są. Pomiędzy etapami mamy sklepik, gdzie możemy sobie dokupywać różne rzeczy albo odnawiać energię. I to też jest świetne. Także jeżeli miałbym Wam polecić jedną grę do zagrania, jeżeli bardzo, bardzo, bardzo musicie z jakiegoś dla mnie totalnie niezrozumiałego powodu, to polecam Wam Za żelazną bramą. Natomiast w opisie pod filmem zamieszczę Wam linki do wszystkich live'ów, na których odgrywałem wszystkie polskie FPS-y, żebyście Wy nie musieli tego robić. Możecie sobie je obejrzeć, zobaczyć, jak te gry wyglądały, jak się zachowywały i co mnie w nich frustrowało. I oczywiście jestem ciekawy Waszego zdania, które z tych FPS-ów według Was są grywalne, do których dzisiaj z chęcią wracacie i czy w ogóle uważacie, że granie w FPS-y dzisiaj na Amidze ma jakikolwiek sens, czy nie ma tego sensu. Jestem bardzo ciekawy Waszych opinii. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.